Cześć, melduje się Kobikowski. W tym odcinku będę mówił o kontynuacji kolekcji Bitwa o Berlin firmy Kobi. Rzucimy okiem na pierwszy skompletowany pojazd wraz z figurkami. Na pewno wyrażę swoją opinię o serii na ten moment, ale przede wszystkim pokażę Wam przedpremierowo matę od Kobi, jaką otrzymają prenumeratorzy wraz z 11. częścią kolekcji. Zapraszam do obejrzenia. Zaczynamy od części papierowej. Do każdego numeru dołączona jest taka broszurka, czy też magazyn, około 15-stronicowy. Według mnie jest to istotna część tej kolekcji i bardzo mi się to podoba, jaką ma to formę. Rzucimy sobie okiem na ostatni numer. Spójrzmy. Oczywiście tak. Bardzo ładna forma graficzna, przeważnie po dwa artykuły przystępnie opracowane, opisujące jakieś fakty z historii tamtego okresu, no, powiązane w jakiś sposób z bitwą berlińską. Ciekawe ilustracje. O, tu akurat konkretnie o czołgu. O, to mi się też bardzo podoba. Po środku znajdziemy zawsze jakiś plakat. Fajnie opracowany graficznie, w którym na jakieś fotografie takie historyczne naniesiony jest odpowiednio wyskalowany model właśnie czołgu, w tym przypadku T-34, który budujemy obecnie, zbudowaliśmy już tutaj, już z wszystkimi dołączonymi figurkami. A w dalszej części mamy zawsze instrukcje budowania do klocków, które są aktualnie dołączone. O, tutaj przy okazji mamy też zajawkę pokazującą już, jak będzie wyglądać Tiger, który zaczynamy od przyszłego tygodnia. On będzie miał 5 części, no bo właśnie musi mieć około 500 elementów. Widzimy, że tutaj będzie on troszeczkę zmieniony względem tego, który widzieliśmy z zestawu z Boeington Tygrysa numer 131. Na przykład z takich szczegółów, on będzie miał latarnię przednią, no będzie w ogóle cały w kamuflażu, to już będzie w ogóle unikat. Tutaj będą boczne zaczepy, nie będzie miał tego wyposażenia filtrującego, ale za to ma KM na wieży i być może jeszcze jakieś tam szczegóły, których w tym momencie nie widzimy. Powtarzam, jest to dla mnie istotna część tej kolekcji i bardzo się cieszę, że właśnie otrzymujemy zawsze taką garść informacji. Słuchajcie, ja wiem, że jest pełno, wiecie, bardzo poważnych i profesjonalnych opracowań dostępnych i w internecie, i w postaci książkowej, ale wiecie, jak się zarzucimy na przykład takimi grubymi tomami książkowymi, to słuchajcie, jest taka możliwość, że nas to trochę odepchnie, tak? A tutaj właśnie jak mamy te informacje w sposób przystępny, dawkowane, takie po dwa artykuły na tydzień, że tak powiem, to jest akurat w sam raz, jak dla mnie, człowieka zabieganego, zapracowanego, bardzo się cieszę, że mogę sobie to poczytać. Tak prezentuje się kompletny czołg wraz z załogą, skompletowany zgodnie z instrukcją i za pomocą klocków dołączonych do czterech ostatnich numerów. Ogromnym atutem tego kompletu jest załoga. Szybko sobie rzucimy na nią okiem. Pierwsza z bardzo ważnych postaci jest to bez wątpienia Olgierd, dowódca. Zobaczcie, widać dokładnie krzyż walecznych, detale kombinezonu, munduru. I zobaczcie, tego bardzo charakterystyczne gogle z takim właśnie też z takim wcięciem tutaj przy nosie. To jest nowy nadruk i dokładnie odwzorowany to, co widzieliśmy w filmie. Możecie sobie wpisać, jeżeli jeszcze nie widzicie, Olgierd z czterej pancerni. Dokładnie on właśnie takie gogle miał. Do niego została dołączona lornetka. Druga figurka to oczywiście Janek Kos. Też widać na piersi krzyż walecznych. Fajnie szczegółowo odwzorowany mundur, paseczki tutaj. I, co bardzo ciekawe, po raz pierwszy szczegółowo odwzorowany pistolet automatyczny Mauser.
Bardzo, bardzo fajny odlew. Ten egzemplarz akurat, zobaczcie, troszeczkę mi się trafił taki przesunięty nadruk na twarzy, ale jeszcze powiedzmy sobie, jest to akceptowalne, tak? Kolejna figurka to oczywiście Grigori Saakaszwili. To była pierwsza z figurek, które dostaliśmy do tego czołgu. Bardzo mi się podoba. W ogóle nie ma absolutnie najmniejszych wątpliwości, na kogo patrzymy. Świetny nadruk. Również takie, wiecie, te krzaczaste brwi i wąsik czarny. Super. On dostał klucz taki nastawny, ponieważ on był kierowcą i mechanikiem w jednej osobie. Ostatnia z figurek. I tu mam problem. Jedynie tu mi się nie udało zidentyfikować, kto to miałby być. Natomiast ta figurka dostaje świetny nowy odlew. Tutaj to jest pistolet maszynowy PPS. Bardzo fajny nadruk na torsie, taki, zobaczcie, koszula i nawet takie te wygniecione takie fałdki. No i hełm Ludowego Wojska Polskiego. Bardzo fajna figurka, jedna z moich ulubionych główek. No i nie wiem, pomóżcie mi, podpowiedzcie, kto to według może Was być i dlaczego. Rzućmy sobie jeszcze okiem na tą wspaniałą T-34. Numer 102. Słuchajcie, nie będę tutaj jakoś specjalnie recenzować, ponieważ już pełno jest recenzji na moim kanale i nie tylko tego modelu. To znaczy, na przykład możecie sobie zobaczyć wcześniejszą recenzję T3476, gdzie po prostu była inna wieża, już pod kadłub i tutaj podwozie praktycznie dokładnie to samo. Wieża pochodzi plus minus z wariantu wcześniejszego T3485. I tutaj na przykład w tamtym poprzednim wideo też właśnie pokazałem, zaczepiłem wieżę z innego modelu do tego wariantu T3476 i mniej więcej mieliśmy już taki obraz, jak tutaj widzimy. Natomiast właśnie tam mi haczyło, tutaj oni podnieśli o jedną płytkę do góry tą wieżę, żeby właśnie tak wyżej była i nie ma problemu z jej obracaniem. Powiem tak, jestem bardzo zadowolony z tego. Jest to na pewno też jedno z najtańszych T34, jakie możemy dostać. Również dzięki temu, że pierwszy jeszcze numer był przeceniony. Słuchajcie, bardzo, bardzo dobra konstrukcja. Oczywiście widzimy jeszcze pewne uproszczenia. Tutaj miałem okazję tutaj dokładnie porozmawiać o tym modelu nawet z moim tutaj znajomym, który jest ekspertem od T34, którego mam nadzieję niedługo poznacie, bo będą odcinki specjalne na ten temat. Słuchajcie, na przykład tutaj, aha, oczywiście, Kobi chciało trzymać się sztywno tego limitu 400 klocków, dlatego wieża dostała dodatkowe, znaczy wieża jest teraz urosła znowu, więcej części poszło na wieżę, dlatego tutaj obcięli pewne detale, nie ma już tej skrzynki takiej narzędziowej tutaj. Po drugiej stronie też nie ma jakiegoś tam narzędzia, też było uchwytne narzędzia. Nie ma też jednej dodatkowej beczki. To znaczy, o tak, powiem tak, już właśnie teraz z takich szczegółów historycznych, to tak, z tej strony powinna być jedna beczka, ale oczywiście troszeczkę mniejsza. To jest beczka, słuchajcie, na olej smarowy do silnika, ponieważ tam były takie luzy na tych silnikach, że one sporo też zużywały tego oleju smarowego i trzeba było go co rusz uzupełniać. A po tej stronie powinny być dwie beczki regulaminowo. I to są beczki na olej napędowy z kolei, czyli olej do silnika diesla. Tutaj powinny być dwie beczułki. Ogólnie, słuchajcie, no tutaj już dużo więcej nie da się zrobić. Znaczy, możemy we własnym zakresie go jeszcze udoskonalić odpowiednio o dodatkowe szczegóły. To jest oczywiście wspaniałe, że to jest model klockowy. Możemy go sobie modyfikować, posiadając większą ilość części. Bardzo mi się to podoba. Na przykład tutaj na pewno trzeba będzie umieścić dodatkowe ogniwa gąsienic. Tutaj właśnie trzeba będzie przywrócić tą skrzyneczkę. Tu powinna być piła. Tu powinna być piła. Nie, no, ale ogólnie, słuchajcie, model jest bardzo dobry i co najważniejsze, on rewelacyjnie się toczy. Powiem Wam tak, gdybym nie miał nic lepszego do roboty, naprawdę, to bym po prostu chyba sobie siedział i sobie po prostu jeździł tym czołgiem. On tak fajnie klekocze.
rewelacyjnie pracuje, nic się nie haczy. Muszę jeszcze zaznaczyć, że oczywiście nie jest to dokładnie rudy. Tutaj jakby producent chciał uniknąć takich, słuchajcie, jasnych, bezpośrednich nawiązań do tamtego pojazdu ze względu na profilaktycznie problemy licencyjne. Chociaż według mnie naprawdę temat jest przede wszystkim do zbadania i do zrealizowania. Natomiast brakuje tak naprawdę tutaj jeszcze drobnych detali oraz tutaj przede wszystkim tego napisu rudy i odcisków palców. Ja zachęcam Was do, jeżeli jesteście tacy bardziej kreatywni, zachęcam Was do poeksperymentowania. Można sobie samemu przecież przygotować naklejkę lub projekt naklejki i pójść do takiego punktu usługowego, gdzie najczęściej jest ksero, druk. Tam panie najczęściej oferują usługę wydruku na folii samoprzylepnej. I ja zamierzam coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że będę mógł tam... Przygotuję wtedy taki większy arkusz, być może będę za jakieś naprawdę grosze sprzedawać taki pakiet udoskonalający do tego czołgu z naklejkami z rudy i z odciskami palców, z wszystkim. Jeszcze trzeba będzie tutaj parę detali, być może będzie można tutaj wzbogacić. Natomiast, co bardzo ważne, bo to słuchajcie są detale, ale super jest to, że właśnie w tej kolekcji dostajemy wspaniałe figurki, z których, które część po prostu to są naprawdę super odzwierciedleni bohaterowie z filmu. Nie ma wątpliwości do tego, kogo patrzymy. Psa też już możemy przecież z innych zestawów zdobyć, więc jest naprawdę bardzo dobrze, jestem zadowolony. Jesteśmy bardzo blisko rudego. Oczywiście nie zmieniam zdania, uważam, że po prostu zestaw z rudym powinien powstać. Normalnie, nie wiem, licencjonowany od A do Z, w każdym szczególe z pełną załogą i psem. W ten sposób prezentuje się mata po rozłożeniu tutaj na podłodze w moim sklepie. Zacznę może od takich szczegółów technicznych, że wymiary zadeklarowane przez producenta są spełnione. Mamy tutaj 100 na 119 cm. Są to naprawdę bardzo fajne wymiary. Tutaj położyłem parę czołgów, w tym naszego rudego, żebyście widzieli mniej więcej, jak to się prezentuje. To byłoby takie dosyć ciężkie starcie tygrysa, dwóch tygrysów z niszczycielem czołgów Su-85 i dwoma czołgami innymi rosyjskimi. Zobaczcie, po środku mamy taki jakby skwer, też tutaj rozwalony przez jakiś wybuch bomby. Wybrukowane ulice. Tutaj jakby takie zaszalowane okopy przeciwlotnicze, zdaje się. No i wszędzie generalnie morze ruin jakby nadrukowane. Tutaj powiem Wam od razu, że mata zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Oczywiście nie jest to jakby rozwiązanie doskonałe dla kolekcjonera, bo tutaj jakby z czasem, wraz ze wzrostem ilości klocków, każdy kolekcjoner na pewno chciałby zbudować całą makietę z klocków, ale na początek, w momencie kiedy po prostu nie mamy jeszcze masy klocków i dopiero zbieramy naszą kolekcję, lub też w przypadku młodszych, którzy chcą po prostu sobie rozłożyć swoje czołgi i sobie właśnie się bawić, taka mata byłaby po prostu niezastąpiona. Zgodzicie się ze mną, że 100 razy lepsza niż jakiś tam, nie wiem, dywan czy wykładzina we wzorki, w jakieś tam indyjskie choinki czy coś takiego. No tutaj mamy idealnie odwzorowane pole bitwy. Ta mata tutaj widać jest dopiero co przeze mnie rozłożona, dlatego widać jeszcze takie mocne te zagięcia, ale jestem przekonany, że one dadzą się z czasem rozprostować. Tak, bardzo fajnie. Dużo szczegółów naniesiono na tej macie. Gruzy, chodniki, tutaj włazy do kanałów. Nieźle. Naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze rzut okiem na tą matę tutaj z bliska. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jej jakość, jestem bardzo zadowolony.
To jest w ogóle taki materiał polipropylenowy, w ogóle identyczny tego, nie wiem czy to widzicie. To jest w ogóle identyczny materiał jak tutaj ja mam, jak ja mam to tło swoje. I to bardzo dobrze, ponieważ ja już właśnie tą tkaninę mam po prostu, że tak powiem, wypróbowaną. Ona jest naprawdę wytrzymała. Nie mam mowy, ona powinna wraz z tym nadrukiem powinna naprawdę, że tak powiem, godnie znosić próbę czasu i naszej tutaj zabawy na niej. Mówię o tym szczególnie dlatego, że jestem przekonany właśnie, że ona jest bardziej skierowana do młodszych tutaj użytkowników i dla nich oni najlepiej sobie z niej użyją. Słuchajcie, tak jak już powiedziałem, kapitalne takie tło do naszej takiej właśnie bardziej dynamicznej zabawy na podłodze, ponieważ mi się wydaje, że jak już będziemy właśnie budować naszą dioramę już taką, że tak powiem, bardziej już w takim zaawansowany sposób i wraz ze wzrostem liczby elementów, które posiadamy w naszej kolekcji, to będziemy sobie chcieli oczywiście całe środowisko zbudować z klocków. Natomiast na początek na pewno generalnie bardzo fajnie jest mieć takie tło i na przykład na początku zrobić sobie jakąś tam kamienicę taką na wpół zburzoną i postawić sobie tutaj przy jednej z tych ulic jakieś tam konstrukcje takie, a dopiero później zapełniać to większymi takimi połaciami, które będę chciał Wam pokazywać w ogóle w przyszłych odcinkach, jak będę budował moją makietę, co naprawdę już niedługo zacznie się dziać. Natomiast słuchajcie, jestem ogólnie, bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie ta mata i ta mata jest, słuchajcie, absolutnie niedostępna inny sposób niż tylko przez prenumeratę tej kolekcji. I teraz właśnie jeszcze kilka słów o tym. Więc tak, uważam, że... Aha, jak ja ją dostałem w swoje ręce? Oczywiście dzięki uprzejmości firmy Kobi, a dokładnie pana tutaj menedżera tego dokładnie projektu Bitwa o Berlin. Serdecznie go pozdrawiam w tym momencie. Miałem okazję się z nim spotkać i przekazać moje uwagi i pomysły też związane z tą serią. Ja oczywiście i tu teraz, bo prawdopodobnie on będzie tego słuchać, przypominam, że sugerowałem, aby w jak największym stopniu skupić się właśnie na elementach otoczenia właśnie tych pojazdów. Być może nawet zmniejszyć troszeczkę liczbę tych pojazdów w tej serii, ponieważ rozumiem, że nie chcą popłynąć, nie chcą wyjść poza te ramy około 50 numerów, więc być może trzeba z niektórych pojazdów zrezygnować, a wprowadzić więcej elementów otoczenia, właśnie takie jak na przykład na wpół zburzone jakieś kamienice lub właśnie jakieś tam posterunki, sztaby, jakieś może fragmenty bunkrów, umocnień i tak dalej. Te elementy na pewno będą strasznie rozchwytywane przez kolekcjonerów i kto wie, czy zapowiedź właśnie takich przyszłych numerów nie zwiększyłaby liczby prenumeraty. Natomiast jeżeli chodzi o zachęty na dzień dzisiejszy do prenumeraty, to jest właśnie ta mata oraz figurki. Ta będzie już z 11 numerem, a później będą jeszcze Feldmarszałek Keitel i Marszałek Żukow, którzy będą nam potrzebni do na przykład do podpisania kapitulacji pomiędzy stronami. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Więc jakbym miał tak skumulować, słuchajcie, w kilku słowach moją rekomendację, to powiem tak. Jeżeli stać cię na to, to zgłoś się do prenumeraty. Masz zagwarantowane swoje egzemplarze. Co będzie, słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wraz z, domyślam się, z biegiem serii być może będzie ograniczony nakład, więc coraz trudniej będzie upolować swój numer w kiosku. Dodatkowo dostajemy właśnie, że tak powiem, dostawy mamy za darmo, ale uwaga, pamiętajcie, co dwa numery, tak, są dostarczane, czyli nie każdy, tylko co dwa tygodnie dwa numery dostajemy pocztą. Oraz dostajemy właśnie te unikatowe prezenty, takie jak ta mata, którą Wam pokazałem dzisiaj i dwie ekstra figurki. A oprócz tego ciut niższą cenę,
Zdaje się, że zostało to wyliczone na 7% rabat. Więc ogólnie moja opinia o prenumercie jest jak najbardziej na tak. Z zastrzeżeniem oczywiście, że nasz budżet na to pozwala. To trzeba sobie po prostu skalkulować. Podsumowanie. Po pierwszych 5 numerach kolekcja Bitwa o Berlin dostaje moją najwyższą rekomendację. Bardzo mi się podoba ten cały projekt. Połączenie modeli, tak dawkowanych powoli, unikatowych figurek, plus ten oczywiście jakby wkładka papierowa, ten magazyn, w którym znajdziemy zawsze trochę ciekawych informacji tydzień po tygodniu oraz plakat ciekawy. No i to wszystko w przystępnej cenie, co jest możliwe dzięki temu, słuchajcie, że jest to właśnie taka publikacja w formie właśnie magazynu z treścią, zdaje się taką uznawaną za edukacyjną, dzięki czemu możliwe jest niższy VAT. Ten magazyn jest sprzedawany w tym momencie z 5% VAT-em, więc jest to też odpowiednio, my to czujemy jako klienci po prostu indywidualni. Bo normalnie, pamiętajcie o tym, płacimy ciężkie podatki w momencie, kiedy kupujemy nawet zwykłą zabawkę, wtedy VAT wynosi 23%, ale to takie moje tam głupotki. Takie, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się oczywiście, co będzie dalej w tej serii, no to śledźcie mój kanał. Na pewno będę omawiać co najmniej całego już Tygrysa, czyli za 5 tygodni będę na pewno omawiać całego Tygrysa, chyba że mnie tam coś natchnie bardziej i Wam pokażę go w jakimś tam kawałku. Być może będzie jakaś super figurka taka przy którymś numerze, że mnie aż po prostu zatka, no to wtedy Wam ją pokażę oczywiście z bliska. No a być może dostanę jakoś tam przedpremierowo też Keitla lub Żukowa, to też nie omieszkam go Wam pokazać. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.